Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Na czwartkowej sesji Rady Miasta radni głosowali nad 8 projektami uchwał. Dużą dyskusję wywołał projekt dotyczący zmiany nazwy ulicy, której dotychczasową patronką była komunistyczna działaczka Wanda Wasilewska. Konieczność zmiany nazwy ulicy to efekt obowiązującej od 2 września 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ramach dekomunizacji nazw ulicy w Ostrowcu zaproponowano zamianę Wandy Wasilewskiej na Wisławę Szymborską, laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Okazało się jednak, że nasza noblistka nie wszystkim przypadła do gustu w roli patronki ulicy. Mamy dzisiaj decydować o nowej nazwie ulicy w naszym mieście. Cieszy nas to, a najbardziej chyba również radnego Głąba, ponieważ w tej sprawie zgłaszaliśmy interpelację już nieraz, że wreszcie ze spisu nazw ulic naszego miasta zniknie nazwa ulicy Wandy Wasilewskiej. Podczas posiedzenia połączonych komisji niedawno pytaliśmy o skład zespołu, który został zarządzeniem pana prezydenta powołany do rozstrzygania tego typu spraw. Jak również bodajże kolega Sejda pytał o wyniki głosowania. Chcielibyśmy je poznać, jakie były wyniki głosowania tej komisji, jak również prosiłbym o informację, czy była udzielona odpowiedź na pismo bodajże przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej, aby ta ulica nazywała się ulicą Jana Piłka Ponurego, bo wiem, że chyba takie pismo było złożone. Na zespole rozważaliśmy dwa nazwiska, czyli Wisławy Szymborskiej i nazwisko Czesława Miłosza. Ponieważ Wydział Urzędu Miasta wystąpił do IPN-u o jak gdyby opinię w sprawie, czy te nazwiska są już na tyle czyste, że można je zastosować do nazw ulic, więc otrzymaliśmy odpowiedź co do Czesława Miłosza i co do Wisławy Szymborskiej. Na komisji dyskutowaliśmy wprawdzie dwa te nazwiska, ale członkowie komisji wnieśli też nazwisko Kubiaka. No i stosunkiem głosów, tak już mówiąc na skróty, stosunkiem głosów 5 do 4 przegłosowaliśmy nazwisko Wisławy Szymborskiej. Czyli był Kubiak i była Wisława Szymborska. Tyle, co mogę powiedzieć. W przypadku patronki, która w komisji uzyskała 5 głosów przeciwko 4, no można powiedzieć tylko tyle, że postać Wisławy Szymborskiej jest znana jako przede wszystkim postać polskiej noblistki, ale z drugiej strony pamięta się o tym, że była osobą, która w najbardziej krwawych czasach epoki komunizmu nie szydziła pochwał pod adresem tego systemu. Tak, a w latach 50. podpisywała wraz z innymi literatami pismo, które domagało się wykonania kary śmierci na księżach w procesie krakowskiego biskupa Kaczmarka. Więc ocena tej postaci może budzić kontrowersję, co tutaj znalazło chyba odzwierciedlenie w głosowaniu. W zasadzie IPN przytoczył życiorys pani Wisławy Szymborskiej. Wprawdzie wspomniał o tam jakimś może krótkim, może niezbyt właśnie krótkim takim momencie w życiorysie, ale niestety nie ma przeciwwskazań IPN-u co do przyznania jakiejkolwiek ulicy tej nazwy. W związku z tym uznaliśmy, że będziemy dyskutować o tym nazwisku, natomiast nie dyskutowaliśmy w ogóle o tym, o czym radny przed chwilą mówił, natomiast była dyskusja na temat dwóch osób, tak jak wspomniałam, czyli Wisławy Szymborskiej i drugiego poety Kubiaka, także tutaj nikt nie zastanawiał się już nad szczegółami życiorysu, skoro IPN go dogłębnie prześledził. Ostatecznie przy 16 głosach za, 3 wstrzymujących się i 2 przeciwko, ulica Wandy Wasilewskiej została przemianowana na ulicę Wisławy Szymborskiej. Ponadto w dalszej części obrad radni zatwierdzili także program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poruszali problem nawierzchni niektórych ulic źle funkcjonującej sygnalizacji świetlnej oraz zatwierdzili zmiany w budżecie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie z osobami, które chcą w przyszłości założyć stowarzyszenie. Przedstawiono na nim krok po kroku, jakie trzeba spełnić warunki i procedury, by stowarzyszenie powstało.
Wiele osób działa w nieformalnych grupach, które zajmują się różnymi sprawami w swoim środowisku lokalnym. Sformalizowanie takiej działalności, na przykład w postaci stowarzyszenia, pozwoliłoby sięgnąć po dotacje finansowe z różnych źródeł. Wiele tych nieformalnie działających grup chciałoby się jednak zrzeszyć i chcielibyśmy absolutnie bezpłatnie, w sposób taki konstruktywny, pokierować, jak to stowarzyszenie po prostu utworzyć, gdyż te grupy działają w aglomeracjach gminno-wiejskich, natomiast po prostu nie są sformalizowane. Dzisiaj od strony prawnej będziemy o tym rozmawiać, od strony właśnie też technicznej, jakie dokumenty należy złożyć, na co zwrócić uwagę, żeby służyć wsparciem, aby takie właśnie stowarzyszenia w całym powiecie ostrowieckim wręcz tworzyły się, bo możliwości pozyskania tychże środków, jak się okazuje, są. Nawet wczoraj byłam na spotkaniu, gdzie Federacja Inicjatyw Obywatelskich właśnie rozpatrywała granty dla właśnie małych stowarzyszeń w kwocie 5 tysięcy czy też 3 tysiące była możliwość pozyskania, gdzie wniosek właśnie do wypełnienia, aplikowanie był zupełnie takim wnioskiem prostym, czyli możliwym do wypełnienia dla przeciętnego obywatela i takie możliwości się pojawiają teraz i na przyszłość. Stąd też taka inicjatywa zarówno Starostwa Powiatowego, jak i moje jako radnej powiatu, aby po prostu tutaj takie stowarzyszenia powstawały. Na spotkaniu zwrócono także uwagę na nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność stowarzyszenia. Otwiera się nowa perspektywa finansowania, głównie za sprawą perspektywy unijnej na lata 2014-2020, gdzie stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc także koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, o ile taki wpis będą posiadały, na pewno będą mogły skorzystać właśnie z tych form wsparcia, począwszy od jakichś niewielkich, małych grantów, po kilka tysięcy na zorganizowanie festynów, a także na zrobienie coś dla swojej własnej wsi, we własnym społeczeństwie, co jest niezmiernie istotne, jeśli chodzi o umiłowanie dla lokalnej naszej ojczyzny. Ostrowiecki Bank Żywności podsumował drugą edycję unijnego programu operacyjnego pomocy żywnościowej. W ramach programu rozdano ponad 29 tysięcy ton artykułów żywnościowych. Przyjęliśmy 29 tysięcy ton żywności unijnej i rozdaliśmy dla 91 tysięcy osób w województwie świętokrzyskim. Także udany program. Nie mieliśmy problemów z rozdawnictwem, ponieważ zmieniły się zasady przydziału, a mianowicie na osobę w rodzinie jest 1026 zł, a na pojedynczą osobę 1264 zł. To jest duża zwyżka i dużo osób łapie się na emeryturach. Także chciałam wszystkim podziękować, zaangażowanym osobom, oczywiście pracownikom komisji rewizyjnej i oczywiście zarządowi za szczególną pomoc przy rozdawaniu żywności. Już w sierpniu rozpocznie się kolejna edycja unijnego programu pomocy żywnościowej. Program 20-produktowy będzie bardzo. Oczywiście produkty są wysokiej jakości, bo jest w tym i sery, i szynka wieprzowa, i szynka drobiowa, i są oleje, i makarony, i ryż. Prezes Maria Adamczyk apeluje do osób potrzebujących i do stowarzyszeń o zainteresowanie się tym programem, co pozwoli na zwiększenie liczby osób objętych pomocą żywnościową. Chodzi o to, żeby jak najwięcej stowarzyszeń przeanalizowali z MOPS-em, którym ludziom należy się, i żeby zwiększyć, bo ja na każdą ilość w Ostrowcu osób przygotuję żywność na pewno, ponieważ bank mieści się w naszym mieście, w związku z tym nikt nie zostanie pominięty, ale żeby otrzymać żywność, trzeba pójść do MOPS-u, zweryfikować swoje dane i dostać skierowanie. I potrzebne są oczywiście stowarzyszenia, które zajmą się tym rozdawnictwem. Ja myślę, że dobrze prześledzić, tak jak wcześniej było, stowarzyszenia i być może osoby będą się, że tak powiem, mieścić w granicach tych finansowych
i jak najwięcej podać, że tak powiem, zaopiekować się ludźmi. Reprezentacja piłki siatkowej dziewcząt ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego weźmie udział w międzynarodowym turnieju w Paryżu. Wczoraj odbył się ostatni przed wyjazdem do Francji trening siatkarek. Jesteśmy w chwili obecnej na obiektach sportowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbywamy ostatni trening przed jutrzejszym wylotem na międzynarodowy turniej piłki siatkowej Volley Culture Paris 2017. Jest to turniej organizowany z okazji promocji miasta Paryż jako organizatora Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Nasza szkoła dostała zaproszenie od prezydenta klubu piłki siatkowej z Paryża do wzięcia udziału w tym turnieju. Jesteśmy jedynym reprezentantem tutaj, można powiedzieć, z Europy Wschodniej. Wśród uczestników turnieju są oprócz nas zespoły z Madrytu, z Norwegii, z Londynu i taki, można powiedzieć, troszeczkę egzotyczny rywal, ale bardzo ciekawy. Jest to zespół uniwersytecki z Bejrutu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wziąć udział w takim turnieju, że możemy promować, reprezentować Polskę, miasto Ostrowiec, powiat ostrowiecki na takim turnieju, tym bardziej, że koszta organizacyjne pokrywa organizator turnieju, natomiast dzięki akceptacji władz powiatowych, pana starosty Zbigniewa Dudy, pana naczelnika Wojciecha Lesiaka, szkoła dostała dodatkowe pieniążki na to, żebyśmy mogli polecieć na ten turniej. Do Paryża pojechało 10 dziewcząt z pierwszej i drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Przede wszystkim jest to też wyjazd, nagroda dla tych dziewczyn, które tutaj z tyłu widzimy. One cały rok ciężko pracują, grały w tym roku w rozgrywkach i juniorskich, i w kategorii kadetek, i w trzeciej lidze świętokrzyskiej, i w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, i na licealiadzie zajęły wysokie szóste miejsce w Polsce. Także jest tutaj wyselekcjonowana grupa najlepszych naszych uczennic, ale i też najlepszych zawodniczek. Trudno wyrokować, jakie miejsce mogą zająć w turnieju uczennice SMS-u, ze względu na to, że kompletnie nie wiadomo, jaki poziom sportowy prezentują przeciwniczki polskich siatkarek. Nie wiemy, jaki poziom reprezentują nasi przeciwnicy. Na pewno są to zespoły grające różne są różne szkoły siatkówki, bo jest i Hiszpania, jest i Wielka Brytania, która dopiero, że tak powiem, rozwija się w tej dyscyplinie. Jest Norwegia, gdzie jest siatkówka bardzo popularna wśród kobiet. Także zobaczymy, no i oczywiście gospodarz, mocny zespół na pewno z Paryża, który ma też zespół seniorski w najwyższej lidze rozgrywkowej. Także nastawiamy się generalnie na to, żeby się dobrze zaprezentować, zbierać doświadczenie na przyszły rok i przy okazji też zwiedzić Paryż, bo to jest też forma nagrody dla tych dziewczyn. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, udanego weekendu.